Kacper Karski. Pizza smaczna była? Dobra, polecam. Dobra pizza. A można jeść pizzę, jak się szykuje do walki? To zależy, kiedy masz walkę. Jak za godzinę, to średnio. Ale ty jeszcze możesz. Jeszcze trochę czasu, to jeszcze można. Do października, tak mniej więcej. No nie będę cały czas jadł pizzę, ale sobie jeszcze pewnie parę razy pozwolę. Ciekawa walka w ogóle się szykuje, już tak mówiąc całkiem poważnie. A to smacznego przy okazji, jakbyś tam jaka... A jaka ulubiona jest pizza w ogóle? No moja, czy? Mhm. Sos, ser, szynka. Nie jestem wybredny. Taka męska. Tak. Męska pizza musi być. Ketchupu. O, męsko, dobrze, ta czerwona krew, dobrze. W każdym razie, mówiąc już całkiem poważnie, walka w październiku z Bartoszem Fabińskim. Ciekawy pojedynek i rywal, który, no co tu dużo mówić, długo dość nie walczył, ale nie można powiedzieć, że jest jakąś enigmą. Wiadomo dużo o Bartku. Dużo wiadomo. Mocny przeciwnik, bardzo fajny przeciwnik. Cieszę się, że będę mógł z nim zawalczyć. Cieszysz się, że będziesz mógł z nim zawalczyć. Na samą walkę pewnie też się cieszysz. No właśnie. Jeśli chodzi o ten pojedynek, to tak jak patrzysz na to, jeden z takich ważniejszych gdzieś tam, które ci się przytrafiły do tej pory po drodze? Myślę, że każdy pojedynek jest, każdy kolejny pojedynek zawsze będzie najważniejszy, więc ten też będzie najważniejszy, nie? Organizacja Strive. To jest taka organizacja, którą teraz się związałeś jakoś tam. Gdzieś tam możemy cię oglądać przy okazji gal. Wydawałoby się, że dopiero rozwijająca się, ale widać, że już tam się trochę dzieje, już dwie gale zaplanowane. Fajnie, fajnie organizują te gale, bardzo fajnie tak z punktu widzenia, myślę, że widza też, ale zawodnika to naprawdę super, bo niczym się nie trzeba przejmować, tylko po prostu myśleć o tym, żeby stoczyć fajną walkę. Bardzo fajnie się zajmują zawodnikami. No bardzo jestem zadowolony i pozytywnie byłem zaskoczony, jak byłem pierwszy raz na tym strajfie, nie? Na trójce. Naprawdę bardzo fajnie zaskoczony byłem, bo myślę, że mogą tak pod kątem takim zorganizowania konkurować na naprawdę na wysokim poziomie z innymi galami. Ty, jeśli chodzi o twoje występy, no już trochę doświadczenia masz, co tu dużo mówić, już jakieś tam doświadczenie w MMA jest zebrane. Coś tam liznąłem. Coś tam liznąłeś. Tak jak patrzysz na to, co się dzieje teraz na rynku troszeczkę, o te historie, które gdzieś dotykają MMA, no właśnie niektórzy mówią, że to nie jest MMA, no ale umówmy się, że gdzieś tam dotykają to, co się dzieje z MMA, friki, te wszystkie tego typu rzeczy. Ciebie to w jakiś sposób razi? Ale co mam? Że taka popularność, to się tak bardzo jakoś rozwinęło. Nie, no dlaczego ma mnie to razić? To ja bym to troszeczkę inaczej klasyfikował. No, troszeczkę inaczej bym to po prostu klasyfikował, dlatego mnie to w żaden sposób... Przyczynia się to w pewien sposób do rozwoju tego sportu gdzieś tam, no... Myślę, że w każdym kraju tak to wyglądało na początku, że no, musiał być troszeczkę zainteresować czymś człowieka, żeby on się trochę mógł zagłębić w ten temat, a później już bardziej profesjonalnie na to patrzeć. No odwrotnie, ciężko odwrotnie, że tak powiem, się podchodzi do takich tematów, więc jest to jakaś kolej rzeczy, a czy to jest, że to jest takie popularne, jak jest, no to myślę, że to już każdy muszę sobie oceni. Skoro jest taka duża popularność, no to jednak musi się to podobać, nie? No nie musi wcale, ja nie będę tutaj mówił, ale nie, są tacy, którym się podoba. O. No tak, no są tacy. No i dość chyba sporo jest takich osób, którym się to podoba, skoro jest to takie popularne. O to mam na myśli, nie? Ja miałem taki, kiedyś słyszałem taki tekst, nie wiem, czy on tu pasuje, ale jedni lubią grzebień, a inni lubią to, co na grzebieniu. No ale to tak między nami. W każdym razie, jeśli chodzi o... Coś w tym jest. Jeśli chodzi o to, wracając do tej gali, wracając do Strive, jeśli chodzi o twoją w ogóle jakby tutaj sytuację, mówisz, byłeś już na jednej gali, teraz szykuje ci się kolejna, ale czy poza Strive jeszcze dalej będziesz oczywiście szukał jakichś innych wyzwań, czy na razie próbujesz się skoncentrować tylko na tej organizacji? Nie, na razie się koncentruję na tej organizacji. Tutaj mi, że tak powiem, Artur Ostaszewski fajne wyzwania daje, więc nie muszę, że tak powiem, nigdzie po kątach szukać jakichś innych wyzwań. Fajne mi wyzwania daje, dlatego się tutaj skupię na tym, co tu się dzieje. No właśnie. Przypomnijmy, ty przez Strive walczyłeś gdzie? No w różnych miejscach się biłem. No więc właśnie, przypomnijmy. No, na takiej największej, takiej najbardziej rozpoznawalnej gali to się biłem na Cage Warriors. No i takich pomniejszych galach, powiedzmy, jeszcze się biłem, nie? Właśnie byłem ciekaw, czy to Cage Warriors to dla ciebie taki był ten najwyższy pułap, ten najwyższy punkt, który gdzieś tam udało ci się do tej pory osiągnąć? No chyba można tak powiedzieć, no tak pod względem takim oglądalności, to Cage Warriors chyba było najwyżej, bo to Cage Warriors, później był Bellator i UFC, powiedzmy, taki powiedzmy, jakby tak rankingowo ustawić na tamten czas, no to Cage Warriors było dość mocną organizacją, nie? No właśnie, ta przygoda z Cage Warriors, troszkę tam gdzieś nie żałuję, że ona się trochę w innym kierunku nie potoczyła?
No, żałuję, ale no, nie ma co rozpamiętywać. Wydarzyły się pewne różne sytuacje, do których już nie wrócimy, więc teraz trzeba iść dalej do przodu. Bardzo tak enigmatycznie i spokojnie tutaj do tego podchodzimy, a mnie się wydaje, że to była jakaś też może szansa. To mogła być jakaś ewentualnie odskocznia, to może być jakaś trampolina, mogła być gdzieś tam dalej, żeby pójść, gdyby to wszystko się poukładało idealnie. Mogło być, no. Mogło być, no życie się ułożyło jak się ułożyło, jestem tu gdzie jestem i nie żałuję, jest fajnie, podoba mi się, że ten rok się fajnie zaczął i chciałbym, żeby się też fajnie skończył. To z kim będziesz, że tak powiem, w tym roku pracował dalej? Coś tu u Ciebie zmieniło, czy to pozostaje bez zmian, jeśli chodzi o tą ekipę, z którą gdzieś tam wspólnie trenujesz, wspólnie się przygotowujesz? Nie, myślę, że jakichś takich specjalnych zmian nie będzie. Fajnie się, że tak powiem, ta grupa ludzi, z którymi się związałem, fajnie się tutaj jakoś, fajnie się z nimi trenuje, fajnie się dogaduje i dlaczego mam to zmieniać, skoro się dobrze tutaj... Przypomnijmy tylko, powiedzmy, z kim tak się dobrze współpracuje. No tak, oczywiście. Pozdrawiam też serdecznie Oskara Piechotę, który bardzo mi dużo pomógł w ostatnich przygotowaniach, Tomka Marcinkowskiego, który też mi bardzo dużo pomógł, chłopaków z klubu ode mnie, no i innym chłopakom, którzy mi pomagali, przyjeżdżali do mnie, ze mną trenowali, Filip Miszczak, kto tam jeszcze był. Się zestresowałem i zapomniałem. No, to tak, nie, to najwyżej potem sobie przypomnimy. To o wszystkich pamiętaliśmy tak, i o wszystkich. Bardzo dziękuję im wszystkim, bo tak naprawdę ten sukces to jest poniekąd każdego z nich osobna praca ze mną. Wspomniałeś o Oskarze Piechocie, tak się zastanawiam, bo to też jest osoba, która. No właśnie, bardzo wiele potrafi przekazać. Jak słyszałem, rozmawiałem z zawodnikami, oni mówią, że Oskar Piechota jest osobą, która rzeczywiście mocno potrafi wytknąć błędy przede wszystkim, tak jest? Potrafi wytknąć błędy, tak. Bardzo dobrze, że z tą fajnie, spokojnie tłumaczy, spokojnie umie powiedzieć, co jest grane, więc myślę, że jeżeli ktoś chce po prostu coś zrozumieć, to Oskar na pewno mu to wytłumaczy. O proszę. I bardzo dobrze w takim razie. Jeszcze pozwolisz na koniec... Reklama, Oskar nie prowadzi treningów personalnych, ale a może zacznie. No, taką reklamę mu zrobiłeś teraz, to nigdy nic nie wiadomo. To będziesz miał tam jakiś swój procencik ewentualnie od... Nie, to już Oskar, Oskara biznes, to ja się nie będę wtrącał. Nie wtrącamy się w biznes Oskara w takim razie. Dobrze, na koniec tylko jeszcze Cię zapytam, powiedz, mówisz gala październik, rozumiem, że wcześniej nic i to będzie jedyny jak na razie Twój występ w tym roku. No, poza walką w lutym to tak. Znaczy nie, mówię, że dalej już, jeśli chodzi o kolejne. Do lutego na razie nie wracamy, mówimy o przyszłości. Okej, nie wiem, nie myślę tak, nie wybiegam później w przyszłość, szczerze mówiąc. Na razie skoncentruję się na tej walce, a później będziemy myśleć, co dalej, nie? Nie chcę tak też za dużo sobie nawalać na głowę, tym bardziej, że mam jeszcze parę rzeczy na głowie, więc nie chcę. Jakie ty masz rzeczy na głowie jeszcze poza tym? Nie mogę powiedzieć. Mhm. Nie, no jeszcze mam swój klub, który prowadzę, mam chłopaków, z którymi też, których też chcę przygotować do zawodów. Jak klub w ogóle właśnie? No, przypomniałeś, jak Ci się klub w ogóle rozwija? Fajnie się rozwija, małymi kroczkami, to tak naprawdę buduje coś, że tak powiem, od podstaw, więc już jakiś czas, więc już jakieś wyskakują pierwsze kwiatki, więc fajnie się to z boku. Teraz kwiatki, a potem będą owocować, tak? No, na nich czekam, dumny jestem z chłopaków, naprawdę dużo z nich zrobiło fajną robotę, fajny progres przez ten czas, no i... To może powiedz chociaż jednego wyróżnij, nie? Kogoś tam, żeby tak się poczuł, trener o mnie powiedział, nie? Nie będziesz na razie? Nie, no mogę powiedzieć o paru chłopakach. Kaspra Kowalewskiego, Dobinika Gabnera, Mikołaja Tomisińskiego, Artur Niebrzydowski dołączy też do teamu, też bardzo mocny chłopak, no już się zawodowo bije. Także jest sporo chłopaków, którzy gdzieś tam ćwiczą i no. W jakim klubie jeszcze powiedzmy, no? MMA-karski team. MMA-karski team, czy to wiadoma sprawa jest? No tak. To dla mnie wiadoma. No więc właśnie, ale już teraz wiedzą wszyscy, ale widzisz? Już wiedzą wszyscy, tak. Dokładnie tak. Dobrze, czyli teraz na razie daleko w przyszłość gdzieś nie wybiegamy, ja tylko się zastanawiam, czy, bo mówi, że w Strife jest okej, ale myślisz jeszcze troszkę o tym, żeby ewentualnie, gdyby gdzieś tam się pojawiła możliwość spróbować w innej organizacji, może jakiejś większej, może znów gdzieś podjąć rękawice w trochę innych okolicznościach? To wszystko zależy w sumie od propozycji, aczkolwiek na razie jest tak, jak mówię, tak jak jestem skoncentrowany na tym Strife, to nie chciałbym, żeby to było tak jakby w pierwszej kolejności, nie? Rozpatrywany ten Strife, żeby był, a później będziemy myśleć, co dalej, nie? Nie chcę też wybiegać za bardzo przed szereg. To nie wybiegajmy przed szereg. Kacper Karski, MMA Karski Team.
w takim razie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze zapomniałem podziękować trenerowi Zbigniewowi Tyszce za poprzednie przygotowanie. No właśnie, trenerowi Tyszce nie można nie podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również.